Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Coś dziwnego dzieje się w Zatoce Przygód. Znikają wszystkie medale. To brzmi dość tajemniczo. Będzie mnóstwo pracy dla detektywów. Potrzebny nam będzie zespół prowadzony przez naszego eksperta, Chase'a. Zrozumiałem. Psi Patrol rusza do akcji. Och, Ryder! Musicie znaleźć te medale. Rocky, ty poszukaj śladów tutaj. Się robi. Nawet najmniejszego śladu. A co u ciebie, Marshall? Nie ma tu nic poza płatkami kwiatów. Coś zauważyłem. Myślę, że musicie tu przyjść. Spójrzcie tam, gdzie wisiał złoty medal. Futro kota! Ale na ziemi nie ma śladu łapek. Nie ma śladu łapek, ponieważ kotki przeleciały w powietrzu. Aż z kwiatów pospadały płatki. Ale jak mamy złapać tych latających bandytów? Chyba mam plan. Przynieście mi je! Stać w imieniu prawa! Proszę oddać medale. Nie, one są moje. Moje, moje, moje! Ratujmy pana Humdingera! Sky, nie strać go z oczu! Rozumiem. Myślę, że zmierza w kierunku wąwozu kaktusu. Sieć! Idealnie. A teraz oddajcie mi medale. Przykro nam. Są dla tych, którzy zasłużyli. Och, dziękuję ci, Chase, i wam, pieski. Nie ma sprawy, bo gdy znikają wam medale, to dzwońcie po pomoc. Och, Wally, co to za dziwny i całkiem mroźny świat? Kuzynie, czemu nie powiedziałeś o konkursie stania bez ruchu? Na pewno wytrzymam dłużej niż ty. To nie czas na głupoty, François. Ktoś mnie podstępnie zamroził. Podstępnie zamroził? To dzwonię po... Psi Patrol! Marszal, jedźmy do portu odmrozić kapitana i Wally'ego. Gotowi czy nie? Gorąco zbliża się! Sky, ty leć za Haroldem i jego promieniem. Jasne, Ryder! Nareszcie! Kosmopieski! Podkręćmy temperaturę! Ha! Ogromne dzięki, Marszal! Nie ma sprawy! Ryder, uważaj na promień Harolda! Everest, będziemy walczyć lodem z lodem! Do roboty! Hej! Zamrażanie nie jest fajne! A, racja. Pora opuścić pojazd zagłady! Mój meteoryt! Moja supermoc! Nie! Dziękujemy, Kosmopieski, za ogrzanie miasta oraz naszych serc. Żaden problem, bo gdy masz mroźne kłopoty, to dzwoń po pomoc. Ja nawet nie lubię zimna. Co to za dźwięk? Nie wiem. Hej, to mój dron! Ha, ten pilot ciągle nie działa jak trzeba. Muszę wzmocnić sygnał i... Ale super! Udało się! Tak, udało! Juhu! Ojej! Nie! Mój skuter! Stój! On jedzie całkiem sam! Uciekający skuter! Ten pilot wreszcie działa jak trzeba. Hej! To był śnieżny skuter, a gdzie... Everest! Tu jesteśmy. Naprawdę zmęczeni. Wsiadaj do mnie, Jake.
atakuj Everest! Dzięki! A teraz wszyscy za tym skuterem! Robert, pojedź przed niego i użyj worków jako bariery! Jasne, Ryder! Dzięki za podwózkę, Rabu! Żaden problem! Nie tak szybko, skuterze! Dobra robota, Rabu! Naprawdę bardzo przepraszam za ten bałagan. W porządku, bo gdy sam przerabiasz pilota, to lepiej dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Pani burmistrz utknęła w cemencie podczas pogoni za szkolnym chomikiem, panem burmistrzem. Burmistrz chomik? O! Musimy uwolnić panią burmistrz i uratować chomika, nim wpadnie w jakieś kłopoty. Na tę misję pojedzie... Rabu! Rubble, śpieszę na pomoc! I Chase! Chase się tym zajmie! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! O, Psi Patrol! Całe szczęście! Wyciągnijcie mnie stąd! Już za chwileczkę! Rubble wie, co robić! Au! Młot pneumatyczny! Dzięki, Rubble! A gdzie jest pan burmistrz chomik? Zaraz go poszukamy. Widziała pani, dokąd się potoczył? Chyba gdzieś o tam! O nie, kieruje się w stronę wody. Uratuję go! Nic nie widzę. Spójrz, to wielorybek. Burmistrz chomik wskoczył na niego. Zumo, jesteś nam potrzebna, żeby uratować gryzonia. Zanurkujemy! Już jestem, Ryder, pod brzuchem wielorybka. Super, zaczekaj na mój sygnał. Dobrze, Zumo, teraz! Dobrze, kolego, pora na łaskotki. Uf, chwytak! Gili, gili, gili! Już leci! Łap go, Rabu! Złapię, złapię! Ja złapałem! O, tak, udało ci się! Dzięki, Psi Patrolu. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy ucieka wam szkolny zwierzak, proszę dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Kapitan Turbot zachowuje się dosyć dziwnie. Lata po całym mieście na rakietowej desce Denego. Więc na tę misję pojedzie Chase. Zabierzesz swój pojazd, żeby bezpiecznie zatrzymać kapitana, zanim zrobi komuś krzywdę lub sobie. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Chase, musisz poszukać... Kapitan Turbot? Ryder, na jedną sekundę zszedłem z deski i zaraz porwał mi ją kapitan Turbot. To ekstremalnie dziwne. Nie martw się, zaraz odzyskasz deskę, Denny. Jestem odważny, Denny X! Oho! Kapitanie Turbot, uwaga! Ostrożnie! Zaraz pan spadnie! Myślę, że kapitan nas nie widzi i nie słyszy. Chase, zawołaj go tak głośno, jak dasz radę. Już wołam! Wow! Megafon! Chase, czy to ty? Sieć! Dzięki, że mnie złapałeś, Chase. O, hej, już słyszę, ale nadal nie mam okularów. Przesyłka specjalna. Dobra robota, Zumo. Kapitanie Turbot, oto pana okulary. Tysiąckrotnie wam dziękuję. Gdy znowu zginą panu okulary, proszę wołać po pomoc. Dawno temu, gdy nadchodziła pełnia księżyca, ludzie bardzo bali się wychodzić nocą z domów, bo to był czas, gdy coś drapało i warczało, i ryczało lub wyło. Powiadali, że to dziki pieskołak! Ha!
zielone znaczy idę spać. Ła! Ale ja szybko biegam! Szkoda, że przyjaciele mnie nie widzą. O, wystraszyłbym ich. Fuj, to chyba jest skunks. Pierwszy raz to skunks uciekał, a nie ja. Hej, zaczekaj, nie bój się. Ła, naprawdę umiem skakać. Z tym pieskołakiem to całkiem fajna sprawa. A? Czy ktoś tu jest? Uciekaj, misiu, albo... Ha? To tylko ja, Rocky, pieskołak. Pieskołak? Wygląda na to, że ktoś miał bardzo ciekawy sen. Ale misia, nieźle wystraszyłeś i uratowałeś nasze pianki. Dzięki. To prawda. Cóż, jeśli macie kłopoty, to wyjdźcie po pomoc. Patronaż. Hej, farmerze, wreszcie nadszedł ten dzień, prawda? Nadszedł, ale przed chwilą ktoś właśnie ukradł mojego tęczowego ziemniaka i zniszczył dekoracje. To straszne. Fotograf z wydawnictwa ma przyjechać na moją farmę lada chwila. O! Co się stało? Jest wcześniej. To wspaniały dzień na wykopki. Spokojnie, wszystkim się zajmiemy. Nie ma takiego ziemniaka, którego nie odnajdziemy. Ale dam radę. A ja poszukam śladów. Nie powinno się wywrócić. Wypełnij teraz dziurę. Chase, znalazłeś coś? Chyba tak, Ryder. Popatrz, tu są ślady zwierząt. Wyślij szpiegulę, żeby zbadała, do kogo należą te ślady i czy ten ktoś wziął ziemniaka. Szpiegula! Jedziemy za nią! Widać, że świetnie się bawią. Jak mamy im go teraz zabrać? Odwróćmy ich uwagę. Użyj wyrzutni i wyślij im kilka skocznych piłek. Wyrzutnia! Świetnie! A teraz szybko na farmę. Tak, kolejny fan tęczowych ziemniaków. Jasne. Całkiem spory tłum chce zobaczyć to wyjątkowo barwne warzywo. A więc gdzie ono jest? Mówiąc szczerze, to... jest tutaj. Cóż, no. A zatem ogłaszam, że tęczowy ziemniak farmera Ala jest jednym z warzywnych cudów świata! Niezwykłe! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Pani burmistrz i dzieci odpływają nad muchanym łabędziu. Pomocy! Musimy ich znaleźć i ściągnąć bezpiecznie na brzeg. Na tę misję pojedzie... Zuma! Zanurkujemy! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Witam, pani burmistrz! Wygląda na to, że macie towarzystwo! To są nasi nieproszeni goście! Zaraz przyczepimy linę i zabierzemy was do brzegu! Wow! Uważaj, Ryder! Jej, to było naprawdę dziwne! Może je wystraszyliśmy? Miłe ptaszki! Wyciągają dmuchaną zabawkę na pełne morze. Ciociu burmistrz, łabędź chyba zrobił dziurę w naszej zabawce. Ryder, ucieka powietrze! Co mamy robić, Ryder? Jeśli nie zabierzemy dmuchanej zabawki na brzeg, to utonie. Utonie? Zumo, to świetny pomysł. Uwaga, Rocky, Rubble i Marshall. Potrzebna nam jest tratwa i skała, która ją zatopi. Już się robi, Ryder! Kai, Marshall, zaczynajcie! Ćwir, ćwir, kwak! Ćwir, ćwir, kwak! Tak mówi każdy ptak! Jeszcze? Jeszcze? Teraz! Ojej! Witajcie! Powiedz jak! Latać tak! Ćwir, ćwir, kwak! Tak mówi każdy ptak! Co
cóż, to był bardzo emocjonujący dzień. Dziękuję, Ryder. Dziękuję, pieski. Zawsze chętnie pomagamy. I pamiętajcie, gdy znów wypłyniecie na morze na dmuchanej zabawce, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, ekipo. Nie wiem czemu, ale pani burmistrz przyłączyła się właśnie do motocyklowej hał-hał bandy. Ciekawostwo! To nie jest bezpieczne. Więc do tej misji wyznaczam... Sky, musisz użyć latającego motocykla, żeby namierzyć panią burmistrz. Oto motopiesek, który jeździ i lata! Dobrze, psi patrol rusza do akcji. No, czy jestem w waszej bandzie? Nikt nie dostaje się do bandy, dopóki nie pokona stalowej kuli. No, pani burmistrz, wjedź do kuli i pokaż, jaka jesteś zła. Dobrze. Czy Kaletto gotowa na przejażdżkę? Burmistrz jedzie motocyklem w stalowej kuli. Do zatrzymania tej kuli będą nam potrzebne wszystkie pomocne łapy. Już tam jedziemy, Ryder! Rubble, użyj pojazdu i zbuduj tam górkę. Rubble, śpieszy na motopomoc! Udało się! Wszystko dobrze, pani burmistrz? A, tak, dzięki. Ale Cicaletta jest trochę skołowana. O, Ryder! Nie wiem, jak mam dziękować psiemu patrolowi za uratowanie Cicaletty i mnie na moście i pomoc. Ależ nie ma sprawy, bo gdy dołączy pani do hał-hał bandy, proszę dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Musimy zatrzymać odważnego Denego, zanim zrobi sobie krzywdę w kanionie. Wow. Więc do tej misji wyznaczam Sky. Oto pies, który lata! I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze! Psi patrol rusza do akcji. Sky, daj znać, kiedy znajdziesz odważnego Denego. Zrozumiałam, Ryder. Panie kapitanie, szefie Sid, może lepiej trochę zwolnić? Co? Co? Denny, stój! Chwila, nie jesteś Dennym. Muszę jechać, dzięki! Ryder, odkryłam, że to pirat Sid zabrał deskorolkę Dennego. Co? Dobrze. Chase, szukaj Dennego. To raczej nie on jedzie na deskorolce. Jasne, Ryder! Chyba go znalazłem. Denny, stój! Tam jedzie! A zatem pora na ekstremalny skrót. Juhu! Znaczy... O nie! Siedź! Ryder, Denny jest bezpieczny, ale nie może zejść. Dobra robota, Chase. Sky, musisz wyciągnąć odważnego Dennego z kanionu. Jesteś bezpieczny, odważny Denny. X! I za to ekstremalnie ci dziękuję, Sky. Wspaniała akcja, pieski, ale co stało się z Sidem i Arbim? Uprząż! Sid, stój! Jazda w ciemności jest zbyt niebezpieczna. Hej! Co się dzieje? Juhu! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Olivia Struś ma kłopoty. Nic jej nie będzie, ponieważ jej pomożemy. Rubble, twój dźwig musi podnieść kamień, pod którym utknęła. Sky, zabierzesz uprząż, żeby wyciągnąć Oliwię z kanionu. Psi patrol rusza do akcji. Ryder, jak dobrze, że już jesteście. Nie martw się, Oskarze. Pomożemy Oliwii. Dźwig! Masz go! Podnieś! Dobrze, Sky! Użyj uprzęży! Myślę, że ona nie lubi latać.
latać. Postawię ją. Musimy coś wymyślić, żeby wróciła do jaj. Biedna Oliwia. To musi boleć. Tak, sama nie wróci do domu. Musimy ją podwieźć. Robopsie, zgłoś się. Potrzebny nam patrolowiec, żeby zabrać biedną Oliwię do domu. Wsiądź do patrolowca, Oliwio. Robopies cię odwiezie. Niech Oliwia wejdzie i... Sio, sio! Rider! Robopsie, użyj dopalaczy, żeby ich dogonić i wyprzedzić. Stój! Stop! Dzięki, Robopsie! Dzięki za uratowanie strusi, Rider. Żaden problem, bo gdy uciekną ci strusie, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Rider. Musimy pomóc pani burmistrz i pani Hamdinger zejść ze skalnej półki. Pomocy! A zatem na tę misję pojedzie Chase. Chase się tym zajmie. Ziemia nad urwiskiem jest dosyć miękka, więc możesz się trochę ślizgać. Pojedzie więc także Rubble. Rubble, śpieszy na pomoc! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Halo, pani burmistrz i pani Hamdinger, jak się macie? Och, odkąd jesteście, to lepiej! Dobrze, Rider, moja lina powinna sięgnąć do półki. Ale w tym miejscu jest bardzo ślisko. Mój dźwig zaraz mu pomoże! Dzięki, Rubble! Wow, wyciągarka! Masz cela, Chase! Wow. Lina, zwijaj! Wolno i ostrożnie. Trzymajcie się mocno! Ogromnie wam dziękujemy! Ależ nie ma za co! A teraz poszukajmy pana Hamdingera! O, jak dojść do tego kwiatka? O! Proszę nie, proszę nie! O, ja chcę już do Hamimami! Już tu jestem, Hamigami! O, w samą porę. Spójrz, mamo, znalazłem kurzy tulipan! Jej! Brawo! Teraz każdy może nacieszyć oczy pięknem tego tulipana. Dzięki niezwykłej pomocy naszego psiego patrolu. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy macie kłopot z tulipanem, wołajcie po pomoc. Psst! Hej, Everest! Co to jest? Spokojnie, Alex. To pochukiwanie sowy. A to nie! Co wy kombinujecie? Słyszeliśmy dźwięk! Myślę, że dochodzi ze stawu. Może to ten duch z żabiego stawu? Lepiej to sprawdźmy. To na pewno duch z opowieści dziadka. Alex, nie ma czegoś takiego jak duchy. To duch z żabiego stawu! Lepiej wezwę psi patrol. Jest już psi patrol! Oni znajdą ducha! Spokojnie, zajmiemy się tym. Everest, ruszaj do lasu. Chase i ja pojedziemy nad staw. Do roboty, Rider! I co, macie ducha? Tak! Latarka! Te dziwne dźwięki to nie są duchy. Wydają je te duże żaby. Żaby ryczące, ale one tu nie mieszkają. Więc skąd się tu wzięły? Pan Hamdinger? A co pan tu robi z tymi żabami? No, jestem na wycieczce i... No dobra, ich wycie ciągle budzi mnie w nocy, więc wywiozłem je tutaj. One są z mglistej osady i ten dźwięk był mi obcy. I dlatego je tam zabierzemy. Zawiozę je z powrotem. Jedźmy razem, panie Hamdinger. O, to będzie długa i hałaśliwa podróż.
Cześć, Everest. Co tam? Pan Winat zainstalował sprytny dom w chatce wujka Otisa. Teraz obaj są w niej uwięzieni. Pomocy! To niedobrze. Już tam jedziemy. Nie ma takiej chatki, której nie otworzymy. Jej! Już tu są! Marszal, możesz rozstawić drabinę. Jasne! Uf, uf! Drabina! Teraz Rocky. Wejdź do środka przez okno. Oto piesek, który się wspina. I wchodzi przez okno. Dziękuję, wujku Otisie. Jej, ale tu ciepło. Gdzie regulator temperatury? Rozregulowany regulator. Usunę tę płytę i sprawdzę, jak to wyłączyć. Śrubokręt. Ostrożnie, ma opcję przeciwwyłączeniową. Ja to zrobię. Nie stój! Aktywuję tryb wakacyjny. O! Uwaga, gonimy tę chatkę. Musimy zatrzymać tę chatkę. Spójrzcie. Everest, użyj chwytaka, by ją spowolnić. Chwytak! Mamio! Świetnie, a teraz hamulce. Dobrze, ciągnijcie! Mam nadzieję, że wakacje były udane. Naprawdę mi przykro, że przeze mnie chatka prawie spadła. To nie ma sprawy. Mówiąc szczerze, lubię ją bardziej bez tych ulepszeń. Dzięki za uratowanie mojej mało sprytnej chatki, pieski. Nie ma sprawy, bo gdy chatka robi się za sprytna, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki, że przybiegłyście, pieski. W mieście znikają telefony komórkowe. Ojej! Koli! Nie można zadzwonić po pomoc. Dlatego to będzie policyjna misja ratunkowa. Chase! Jako pies policjant poprowadzisz zespół. Do rozwiązania sprawy przydacie się wszyscy. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Wreszcie jesteście, Psi Patrolu! Zajmiemy się tym, Katie. Marszal, użyj drabiny i pomóż Kali. Jasne, szefie. Drabina! To łaskocze. Proszę pana, powie nam pan, co się stało? Grałem w zgniatacza ziaren, gdy usłyszałem, że ktoś wysypuje śmieci. Poszedłem je podnieść, a telefon został tu. Może jakieś ślady zostały przy koszu na śmieci. Rocky, użyj skanera i spróbuj coś znaleźć. Skaner! Chase, znalazłem ślady. Są bardzo małe. Czy duch zostawia ślady? Te ślady pachną jak melony. Za tym zapachem! To shop! Raczej shop gracz. Wszystko jasne. Shopy szukają jedzenia w nocy, dlatego pobiegły za melonami. Chyba mam pomysł. Jaki masz plan? Tak jest, mały szopie! Zatańczmy do zgniatacza ziaren! O, dzięki! Udało wam się! Dzięki, pieski! Dziękuję ci, Ryder! Nie ma za co! Zobacz, jak ten mały śpi do góry nogami. Śpi dalej, maluchu. Nie pora na pobudkę. Ej, to nie złoto, tylko jakiś stary kapsel. Lawina! Na dole mogą być ludzie. O, muszę ich ostrzec. Lawina! Lawina! Co to za dźwięk? Lawina! Ua, uciekajmy stąd! Hej, nietoperze, uciekajcie stąd! Ua! Już po wszystkim? Teraz tak. Wszyscy są cali? Tak,
bój, Kłotisie. Hej, dzięki za ostrzeżenie. O nie! Rodzina nietoperzy utknęła w jaskini. Trzymajcie się, mali przyjaciele! Wzywamy Psi Patrol! Wow! Nie spodziewałem się aż tak wielkich skał! Nie martw się, nietoperzu! Wkrótce ich uwolnimy! Everest, wiesz, co masz robić. Tym olbrzymem. Dzięki za ocalenie nietoperzy, pieski. Bo gdy trzeba uratować nietoperze, wołajcie po pomoc. Ciasto mam, pizza mniam. Duży spód, pizza w brud. Teraz trochę sosu. I dużo sera dla bohatera. Teraz możemy ją upiec. Gorąca pizza gotowa. Pachnie pizza stycznie. Mogłabym zjeść kawałek? Nie możemy ich jeszcze jeść. Musimy z nich zrobić najwyższą wieżę na świecie. Żebyśmy trafili do księgi rekordów. Widzi pani? Rekord? Przecież to ja go pobiję, tak, kociaki? Ale się cieszę. Sędzia będzie tu za chwilę i będzie zachwycony naszą wieżą z pizzy. Ktoś mówił o pizzy? Największej i najwspanialszej wieży z pizzy na całym świecie? A myślałem, że to nam uda się pobić ten rekord. Gdy tylko sędzia zobaczy, że nasza wieża jest wyższa, nagroda przypadnie Zatoce Przygód. Może pani o tym zapomnieć, bo dziś wygra mglista osada. Uwaga! Zróbcie miejsce dla wieży pizzy z Zatoki Przygód! O! Hej, ho! Utknąłem! A jednak się ruszam! Pomocy! Ryder, pomóżcie sędziemu! Nie lubię tak! To mi się nie podoba! Sky, potrzebna nam twoja uprząż, dzięki której uwolnisz sędziego spod wieży! Akcja ratunkowa w rekordowym czasie! I to jest najwyższa wieża z pizzy na świecie! Jesteśmy gotowi do Dino Akcji, Ryder! Świetnie, bo dostaliśmy wyzwanie z Dino Świata. Pterodaktyl Maverick spadł na skały i spadające głazy przygniotły mu skrzydło. O, biedaczek! Więc na tę misję pojedzie Rex. Do Dino Roboty. I Chase. Chase się tym zajmie. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. W samą porę, pieski. No dobrze, Rex, wiesz, co masz robić. Dino, chwytak. Dobra robota, Rex. Chase, teraz ty. Lina. Lina wygląda dobrze! Uprząż jedzie na górę! Ty pierwszy, a ja będę tuż za tobą! Świetnie, Maverick! Tak! Skrzydło nie wygląda dobrze. Mama mu pomoże. Umie leczyć wszystko, od płetw do skrzydeł. O! Nim się wyleczy, będzie trzeba je wzmocnić. Na pewno mam tu jakiś usztywniacz. Znalazłam! Możesz mi pomóc, Rocky? Do usług, doktor Turbot. To działa! Mocniej! O, Maverick chyba odzyskał pewność siebie. Dzięki za tę niezwykłą akcję, Psi Patrolu. Bo gdy pterodaktyl ma kłopoty, to dzwoń po pomoc. Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. François i kapitan Turbot mają poważne kłopoty pod wodą. Jej, wieloryby są łagodne. Nie widziałam, żeby się tak zachowywały. Ja też nie, Zumo.
Coś go zdenerwowało, ale najpierw pomożemy turbotom. Do tej misji wyznaczam Zumę. Popłyniesz tam i odciągniesz walenia od dzwonu. I Rabl, użyjesz dźwigu, żeby podnieść i obrócić dzwon. Hurra! To nasza pomoc! Wieloryb też jest! Zumo, zajmij czymś tego walenia. Hej, mały! Bawisz się w berka? Na pewno mnie nie złapiesz! Dobrze! Rabu, pora na ciebie! O, dzięki, Rabu! Wszystko działa! Płyniemy! Hej, a gdzie podział się waleń? Tu jesteś! Ale co ty robisz? Ryder, ten wieloryb ma problem. Ciągle drapie się po paszczy. Spróbuj zobaczyć coś z bliska. Ryder, teraz widzę. Coś utknęło mu między zębami. Rocky, pomóż Zumie wyczyścić mu zęby. O, biedaka musi to bardzo boleć. Przydałaby mu się szczotka i nitka. Zajmę się tym, Ryder. Lina od koła! Świetny pomysł! Otwórz szeroko! Udało się! Dobra robota, pieski! Jak masz kłopot między zębami, to rycz po pomoc! Czyste zęby! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Mechaniczny rekin połknął pana Portera! Nie ma nad nim kontroli! Więc na tę misję pojedzie... Chase! Chase się tym zajmie! I Rocky! Zielone znaczy jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Panie Porter, czy wszystko dobrze? Z odważnym Denem jest nam tu trochę za ciasno! Z odważnym Denem X! Oraz z małym Bobrem! Spokojnie, zaraz was wyciągniemy! Chase, to wygląda na dobre miejsce! Świetnie! Siedź! O nie! Pani Marjorie! Jabłko? Ryder, jak zatrzymać tego metalowego potwora? Chyba wiem. Sky, przylecisz tu z elektromagnesem, będziesz musiała złowić rekina. Oto pies, który lata! O nie! On zaraz wpłynie do wody! O! Udało jej się! Tak! Hej! Silnik się wyłączył! Nie! Rocky, znajdź coś miękkiego do lądowania. Szybko! Miękkie do lądowania! Już się robi! Dobrze! Zeskakujcie! Tylko po kolei! Wow! Ho! Ha, ha! Juhu! Bo gdy znów was pożre lądowy rekin, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski! Piłka burmistrza Hamdingera niszczy całą Zatokę Przygód oraz Festiwal Melonów. Do tej misji wybieram... Chase'a! Przyda nam się sieć, by złapać piłkę, aby już nic nie zniszczyła. I Rocky! Zabierzesz swoje narzędzia, aby naprawić wszelkie zniszczenia. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Szybko, Chase! Rzuć sieć! Tak! Mam ją! Och, nie, nie możesz ty! Odsuń się od prawdziwego skarbu! Pani burmistrz, uratujemy panią i wiem, który piesek to zrobi! Tu jestem! To znaczy tutaj! Było blisko! Ta piłka skacze jak szalona! Zatrzymajmy ją, żeby Sky uratowała panią burmistrz! Tak jest! Rocky, musisz szybko przeszukać pojazd! Myślę, że pogramy w koszykówkę. Mam to! Wystarczy kilka przeróbek. Teraz to największa obręcz do kosza.
Nie tak duże, żeby ten niby melon przeleciał, ale wystarczy, by go złapać. Zaczynamy! Chyba wystarczy. W samą porę. Chase, użyj wyrzutni. Teraz Sky. Och, dziękuję, psi patrolu. Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty z niby melonem, woj po pomoc. Witam, pani burmistrz. Ryder, to straszne, straszne. Zniknął cały posąg Cicaletty. Psi patrol się tym zajmie. Może sprawdźmy, w którą stronę uciekli z nim złodzieje. Chase, sprawdź, czy widzisz w swoich goglach jakieś ślady. Ryder, mam trop. Weszli do tej studzienki. Chase, wyślij szpiegule, żeby sprawdzić, czy posągu nie ma w kanałach. Start! Jest nasz posąg! Tak! Ale czemu się rusza? Burmistrz Humdinger, do przewidzenia. Nie przypominam sobie, żebym zapraszał psi patrol na to porwanie. Pan Humdinger musiał zniszczyć kamerę w dronie. Podążymy za nim w inny sposób. Tak, Ryder, mów! Burmistrz Humdinger zabrał posąg Cicaletty i ucieka z nim kanałami pod Zatoką Przygód. Przyleć poduszkowcem przed wylot kanałów. Ryder, spójrz! Pora na kąpiel! Czekaj, prąd jest zbyt silny. Porwie nas i wyrzuci na środek zatoki. Ten tunel zaprowadzi nas do mglistej osady. A? Co? A? To krokodyl? Chodzi pojazd do tyłu. Chase, Sky, przygotujcie się na naprawdę wielki połów. Opuścić koci pojazd! Sieć! Ale upokorzenie. Dobra robota, pieski. Niech pan umyje też pod skrzydłami. Bardzo się zabrudziła. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Jako policjanci. Po pierwsze, z ranczałinatów zniknął Oskar. Biedny Oskar. Poza tym musimy odnaleźć dziwny pojazd ze złomem, który widziała farmerka Yumi. Dlatego to będzie policyjna misja ratunkowa. Chase zajmie się tą policyjną akcją. Dobrze, psi patrol rusza do akcji. Chase, czy to pojazd ze złomem? Kabina! To jest ten tajemniczy pojazd, który widziała farmerka. Sky, podleć bliżej i sprawdź, kto kieruje tym czymś. Już lecę, zbliżam się. Gogle! Wygląda jak stróż, który kieruje kupą złomu. To musi być Oskar. Państwo Winat ucieszą się, że go znaleźliśmy. Musimy jeszcze zatrzymać ten pojazd i wyciągnąć Oskara, zanim coś się stanie. Masz rację, Ryder. Sky, dokąd jedzie Oskar? Kieruje się w stronę miasta. Jeżeli Oskar pojedzie dalej, to wpadnie do zatoki z tym całym złomem. Zumo, użyj swojego pojazdu, żeby go zatrzymać. Deskorolka! Jest cały? Dzięki za uratowanie naszego maleństwa. A gdy znów ucieknie wam stróż, to dzwońcie po pomoc. Motopieski są gotowe do akcji, Ryder. Poza Chase'em, jak widać. Dlatego was tu wezwałem. Musimy go natychmiast znaleźć. Damy radę! Ryder, ja też się przydam? Oczywiście, dziki kocie. Twoje wyjątkowe umiejętności bardzo przydadzą się na tych wąskich górskich drogach. Dzięki, Ryder! Dobrze! Psi patrol rusza do akcji! Wszyscy są cali? Ty nas w to wpakowałeś, ty nas wyciągnij! Gdybym tylko mógł, ale potrzebuję reszty motopiesków. Znów to słyszałem! To kichanie dochodzi zza tej skały!
Nie podchodź za blisko. Nie chcę, żebyś kichał, Chase. To nie twoja wina, kocie. Zawsze będziemy kumplami. Te pieski myślą, że są takie świetne. Gdybyśmy mieli takie gadżety jak oni, uratowalibyśmy się sami i narobili im kłopotów. Patrz! Juhu! Znaczy, juhu! Chase, ratuj pilota. Kocie, ty ratuj motocykl. Jasne, Ryder! Miau! Autopilot! Siedź! Wspaniała współpraca! Pora zrobić coś z tym twoim kichaniem! Hej! Ty nie kichasz! Założyłem filtr antyalergiczny, który powstrzymuje kichanie, gdy Chase jest w pobliżu kota. Dzięki, Ryder! Gdy przez kichanie wpadasz w kłopoty, to... A psik! Po pomoc! Witam, farmerze i farmerko! To, Ace, dasz radę pojawić się w ratuszu dzisiaj o 3:00? O, chętnie, ale nie mogę. Ale musisz! Znaczy... Dlaczego? Nie mam samochodu, a przecież nie polecę. Obok ratusza nie ma lotniska. Nie martw się, Ace. Zawieziemy cię na to przyjemnie będzie cię tam podrzucić. Zgoda. Dzięki. Widzimy się o 3:00. Do zobaczenia, pilotko. Jej! Wszystko wygląda wspaniale. O nie! Zapomnieliśmy o prezencie. Musimy coś wymyślić, zanim farmer Al przywiezie Ace na przyjęcie. Przywiezie? Wpadłam na świetny pomysł. Czemu szukamy prezentu dla Ace na złomowisku? Ponieważ ostatnio, gdy tu byłem, widziałem coś odpowiedniego tam. Mogę je naprawić i myślę, że zdążę przed przyjęciem. Zwłaszcza, gdy mi pomożecie. Psiastyczny kolor, Marshall! Dobra robota, pieski! Mam pomysł, jak można go jeszcze ulepszyć. Chyba przyda mi się pomoc, Rocky. Uch, już prawie czas. Tylko dlaczego Sky tak mnie namawiała? Cokolwiek to jest, Ace, musi być naprawdę niespodzianko... wyjątkowe. Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego! Jej, to mój prezent? Tak. Pieski go odnowiły. Chodźmy! Zabierzmy nowe auto na przejażdżkę! To jest najlepszy prezent na świecie! Wiatr jest naprawdę silny. Cieszę się, że nigdzie dziś nie wychodzimy. Witaj, farmerze! Ryder, mam tu dość pilny problem. Burza wystraszyła Corniego i uciekł. Pomożemy go znaleźć. Corni? Corni! Corni! Tutaj jest! Ryder! Widzę Corniego w kanionie! Chodźmy! Tutaj jest! Zostanę z wami na wszelki wypadek! Chase, schodzimy na dół! Przysapki! Spokojnie, Corni! Wyciągniemy cię za dwa machnięcia ogonkiem! Dobrze, wracamy! Corni strasznie się wierci! Sky, opuść nam uprząż! Mam ją! Spokojnie! Pomożemy ci wrócić do farmera Ala! Możesz lecieć, Sky! No to w drogę! Ryder! Nad zatoką rozszalała się burza! Sky, nie chcę, żebyś tam leciała! Poleć drogą wokół góry i nad wodą! Dobrze, Corny! Podróż zajmie trochę dłużej, ale niedługo będziesz w domu! Zaraz będziemy w domu, Corni. Jeśli znajdziemy farmę. Świetnie! Głowy w górę! Czy to... krowy? Tak, oświetlają wam drogę. Och, a oto mój Corni. Dobrze, że nic wam nie jest. Dzięki za sprowadzenie Corniego. Dziękuję wszystkim. Żaden problem, farmerze. Jeśli będzie pan w potrzebie, to... na pomoc!
Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Ponieważ musimy zbudować coś bardzo szybko. Nasz małpkonauta, kapitan Gordy, zszedł z kursu. I my musimy mu w tym pomóc. Na farmie Ala wybudujemy lądowisko dla statku. Szybko! To będzie... budowlana akcja ratunkowa. Jedziemy! Możesz na nas liczyć. Potrzebuję dobrego eksperta budowlanego. Rubble. I jego ratunkowy pojazd budowlany. Psi Patrol rusza do akcji. O nie! Gordy ma wylądować w tym miejscu, ale nie przejedziemy z lądowiskiem. Jest za wąsko. Jeśli nie tędy, to może górą. A co chcesz zbudować, Rubble? Zaufajcie mi i róbcie, co mówię. Najpierw musimy rozebrać stare lądowisko. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Zumo, wykop dziury na podpory. Ryder i Chase, włóżcie podpory na miejsca. Widzę statek Gordiego. Musimy się śpieszyć. Kapitan Gordy na nas liczy. Rubble, to najlepsze lądowisko na świecie. Podwójna spirala do zjeżdżania. Nadlatuję. Brawo, Gordy, zjeżdżaj. Ryder, zgłoś się, proszę. Kapitan Gordy cały? Wylądował i jest bezpieczny. Dzięki, Ryder. Uratowałeś go. To raczej zasługa Rubble'a. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Ktoś zabrał z farmy wszystkie słoiki z miodem, a także ul. Cały ul? To niewiarygodne! Ten, kto zabrał miód, zniszczył też ogrodzenie i zwierzęta farmerki uciekają z zagrody. A więc na misję pojedzie... szpieg Chase. Zabierzesz sprzęt na podczerwień i drona, by znaleźć ul i miód. I Rocky. Użyjesz narzędzi, żeby naprawić ogrodzenie, a my zagonimy zwierzęta. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Rocky, napraw płot, a Chase zagoni zwierzęta. Dobrze, że mam wszystko, czego trzeba. Megafon! Quee! Do domu, małe prosiaczki! Ty też wracaj, krówko. Dobra robota, pieski. A teraz ruszajmy tropem miodku i ula. Pszczoły przejęły moją bazę. Pszczołom podoba się kwiatek na kapeluszu burmistrza. One zbierają nektar. To z niego robią potem miód. Wiem, kto to zrobi. Cześć, Ryder. Co tam? Sky, musisz wywabić z jaskini Humdingera pszczoły. Świetnie. A zatem lecimy. Hej, pszczoły. Mam tu piękny kwiat pełen pysznego nektaru. Zaprowadź je teraz z powrotem na farmę. Rozumiem. Pszczoły lecą do ula zrobić miodek. Mniam. Dziękuję za odzyskanie zapasów miodu, ula i pszczół. Bo gdy masz kłopoty, to bzycz po pomoc. Witam, pani burmistrz. Co tam? Denny jest w kostiumie ptaka. Lata bardzo wysoko. Został porwany przez orły, które gdzieś z nim odlatują. Jeśli nadal ma swój kask, to może ciągle nadaje na żywo. Zobaczmy. Oto odważny ptak X na swojej najbardziej ekstremalnej przygodzie w powietrzu. Musimy go uratować. Nie ma takich orłów, których nie pokonamy. Oho! Co za epickie lądowanie! Och, rozumiem! Moi fani, najbardziej ekstremalni instruktorzy próbują nauczyć odważnego ptaka X latać! Wybaczcie, ptaszki, ale jakoś nie lecę! Ło! Dzięki za pomoc! Hej, udało mi się! Denny myśli, że lata, ale tylko skacze! Musimy go ostrzec, ale on nas nie słyszy! Wiem! Chase, niech dron poleci z krótkofalówką do Dennego. Szpiegula!
powietrzna już w drodze! Super! Krótkofalówka z nieba! Pogadamy później, bo właśnie mam lekcję latania! Denny, zaraz cię uratujemy! Katastrofa! Ratunku! Wow! Dalej skrzydła! Lecimy! Od teraz zostawcie latanie mnie! Uff! Dzięki za tę powietrzną akcję, pieski! Nie ma sprawy, bo gdy masz ekstremalny kłopot z lataniem, to dzwoń po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski! Hops, nowa kangurzyca Winatu, skacze po całym mieście! Wyrzuciła Alexa na samą górę diabelskiego młyna! To był wielki skok! A teraz Hops zginęła! Marshall, zabierz drabinę i pomóż zejść Alexowi! I Chase, użyjesz umiejętności tropienia i poszukasz tej kangurzycy! Psi Patrol rusza do akcji! Marshall, wiesz, co masz robić! Chase, ruszaj na poszukiwania kangurzycy! Szybciej, Marshall, bo spodnie się! O-o, już jestem! Wow! Jesteś cały? Tak? Dzięki, Marshall! Widzę ją! Megafon! Hops, chodź tu, Hops! Wracamy do domu! Myślę, że ona czegoś tutaj szuka. Cicaletta? Ale jeśli Cicaletta jest tu, to znaczy, że kangurek jest z panią burmistrz w kanionie. Panie burmistrz! Mamy poważny kryzys! Sky, Rocky, szybko do pięknego kanionu. Ja przyjęłam! Ojej! Sky, złap ich swoim hakiem. Mam was! Sieć! O nie! Niezwykłe! Bardzo dobrze, pieski! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Wujek Otis się zgubił. Poszedł szukać zaginionej kopalni, ale wpadł w jedną z pułapek. Jest gdzieś w dżungli. O nie to! O nie! Więc do tej misji wyznaczam Chase'a. Twój dron pomoże nam przeszukać dżunglę. Chase się tym zajmie. I Tracker. Zabierzesz chwytaki na linach, a twój słuch pomoże nam znaleźć wujka. Przybornik pomoże ci go uwolnić, jak go znajdziemy. Zamieniam się w słuch. To do Oidos. Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Wujek Otis musiał pójść tędy. Tylko dokąd poszedł? Chase, wyślij szpiegule wzdłuż ścieżki i go poszukaj. Pewnie! Dron! Tracker, ruszaj tędy i spróbuj namierzyć wujka Otisa swoim super słuchem. Jasne! Liny! Wujku Otisie! Halo! O, robi się późno. Niedługo będzie ciemno. Ale dam radę. Wujek mnie potrzebuje. Ola! Halo, jest tam kto? To brzmi dziwnie. Wujek Otis! Jak się cieszę, że cię widzę! Poczekaj, pomogę ci! Wielkie dzięki! Mój przybornik! Dzięki, psi patrolu! Przepraszam, że narobiłem wam tylu kłopotów. Nie ma sprawy, bo gdy zgubisz się w zaginionej kopalni, to dzwoń po pomoc! Hola, Carlos! Tracker, co słychać? Ktoś chce zniszczyć całą dżunglę i zbudować tor wyścigowy. Ten, kto to jest, ma wasz patrolowiec. Cały pomalowany w centki. Och, to Cheetah! To jaki mamy plan, Ryder? Pieski, przed wami nowy patrolowiec!
jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Robopsie, zabierz nas do dżungli! I zaraz powyrywam wszystkie te drzewa! To największe drzewo, jakie widziałam! Jeżeli uda mi się je powalić, to przewróci wszystkie drzewa w dżungli! Cheetah znowu wygra! O-o! Nie jest dobrze! Cheetah chyba kieruje się w stronę tego ogromnego drzewa! Musimy ją zatrzymać, zanim zdąży je przewrócić! Robopsie, ustaw się za nią tyłem! Szybko, Rubble, wystaw hak holowniczy! Mam ją! Robopsie, gaz do dechy! Cheetah potrzebuje naszej pomocy! Chwytaki! Dzięki, Ryder! Psi Patrol uratował dziś dżunglę! Bo gdy oszustka Cheetah próbuje zniszczyć wasz dom, to wołajcie o pomoc! Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder! Wspaniale, pieski! Bo ta akcja będzie naprawdę super kosmiczna! Ktoś zamienił latarnię w rakietę i poleciał nią w kosmos! Co gorsza, w środku jest kapitan Turbot! To straszne! Musimy bezpiecznie ściągnąć kapitana Turbota na ziemię! Kosmos Kai! Latarnia bardzo szybko się wznosi, więc użyj swojej mocy wiru, żeby nie leciała w górę! I Kosmo Rubble! Przyda nam się tutaj twoja super siła, żeby wzmocnić promień ściągający! Ten budynek musi bezpiecznie wylądować na ziemi! Kosmopieski ruszają do akcji! Dobrze, Ryder! Latarnia nie leci już w stronę gwiazd! Mam cię! Świetnie, Kosmopieski! O, nie wiem, jak długo jeszcze tak! Wytrzymam! Zumo, Rocky, weźcie swoje pojazdy i spotkajmy się na wodzie! Rocky, Zumo, połączcie swoje moce! Widzę wszystko do samego dna! Tutaj jest! Znalazłem latarnię, Ryder! Zumo, musisz ją zatrzymać! Zaraz uderzymy w morskiego robala! I... już! Jest jak nowa? O, jak się cieszę, że cię widzę, kuzynie! Dzięki za uratowanie mnie i latarni, psi patrolu! Ten motor jest super! Brum, brum! Brum, 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 brum! Rakietowy motor! Nie ma go! Jupi! Lepiej wezwę psi patrol. Wszystko będzie dobrze, patrolu. Tak myślę. Uwaga, trzymajcie się. Odważny Denny X na ratunek. Ostrożnie, Denny. Spokojnie, jestem odważny, Denny. Oj, tego nie chciałem. Ani tego. Chase, zatrzymaj wózek swoją siecią. Sieć! Świetnie, Chase. Teraz złapmy Alexa. Sprowadzę pomoc. Zumo, przyjedź szybko poduszkowcem pod wzgórze. Już! Już się robi, Ryder! O-o! Zatoka! Przed nami! Spokojnie, mały kolego! Mam cię! Ale to jest super!
dziękuję za pomoc, Ryder. Nie ma za co, Alex. Bo gdy masz kłopoty, to krzycz po pomoc. Zabawa wchowanego w dżungli jest taka fajna. Jedną chwilę. Musimy odnaleźć Marszala. Donde esta? Marszal, mam cię! To nie Marszal. To pingwin? To coś, czego się w dżungli często nie widuje. Chcę je przytulić! Hej, pingwiny, 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 pokażcie się! I co robi tutaj ta wielka góra lodu? To pewnie na niej przypłynęły pingwiny. Doskonała dedukcja, psi patrolu. Kapitan Turbot? Te pingwiny przypłynęły tu naprawdę z daleka. Zadzwońmy po Rydera. Hej, Chase, co tam? Ryder, znaleźliśmy w dżungli 3 pingwiny, ale nam uciekły. Nie ma takich pingwinów, których nie znajdziemy. Rocky, biegnij do kapitana po ryby i przywieź katapultę. Zielone znaczy ryba. Spójrzcie, kapitan dał nam całe wiadro. Świetnie. Użyj katapulty, żeby wystrzelić ryby w kierunku łodzi kapitana Turbota. Patrzcie, pingwiny. Pora na obiad. Dzięki, że zabierze je pan z powrotem na biegun, kapitanie. Mam dla nich dużo ryb oraz klimatyzację pod pokładem, żeby było im super wygodnie podczas podróży. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.